Dzień dobry, witam, zagrajmy dalej w Batman Doom. Poziom 28, Arkham Asylum 1, co sugeruje, że będzie jeszcze Arkham Asylum 2. Podgląd wideo. Okej. Okay. Pierwsza jest, tak? Według tego, co tu jest napisane? 1.00, cokolwiek to znaczy, jakkolwiek to interpretować. No, no, nocy nie ma po niebie się sugerujące. To dziwne, Batman powinien działać w nocy. Co to? A, to jest przecież ten. No. No walczyliśmy z nim w pierwszym epizodzie, nie? To tutaj będzie powrót wszystkich bossów, tak? Bo oni się denerwują teraz i atakują. Ale spoko. Akurat był taki słaby, że... nie ma się czym przejmować, tylko że może być teraz taki inna głupia sytuacja, że ponieważ te... to czasami nie działa, nie? Że się drzwi na przykład nie otwierają po tym, jak taki boss zostanie pokonany. I to jest w sumie moja obawa, nie? Że mogą być z tym problemem. Tu są dwie twarze znowu, z rakiego są pan. Czy wszystkich po prostu będziemy jeszcze raz anihilować, tak? Słabe. Co jest napisane? Property of the US Armory. No on jest w takim miejscu, że nie można do niego dobrze lub parę strzelić, nie? Nie można do niego podejść, bo zaraz rakietą w kostkę derwę. No ale dobra, pokonałem go. Teraz wejdę na górę, wciskam przycisk. Otwiera się przejście dalej. Blast Gun. Na mapie 30 pewnie będzie Bane do pokonania, tak? Ostatecznie, no. Ewentualnie można zawsze z mapy 30 poświęcić na jakąś taką nagrodę, nie? Typu Batman na plaży, albo coś takiego w tym swoim kostiumie. A śmiesznie, że mówiąc, nie przeszkadza to, że te sprite są takie dobre w tym modzie. Na początku to wyglądało dziwnie, ale teraz jest okej. Okay. Dużo amunicji do shotguna, no? Trochę zbanowałem, no? Po prawdzie. Ła! Clown. Niestety nie wiem, jak się nazywa ten przeciwnik. Nie pamiętam. To szczęście przejście jest na tyle wąskie, że będzie miał problem, żeby się tu przedostać. No. Tak szybko. No to mapa, druga część będzie w tym samym filmie, bo nie ma sensu przerywać. Tutaj mamy Azrael Gloves. Nawet nie wiem, która to jest broń, szczerze mówiąc. I się nie pojawia mi na dole też. Dobra, tu któryś shotgun jest, nie? Tutaj jest pingwin, tak? Świetnie. Nie mogę go atakować, bo tylko mruga, znaczy ta lampa się rusza, nie? To jest jakiś inny rodzaj przeciwnika. Muszę go jakoś w sposób wziąć. Ojej! Niebezpiecznie. Może trzeba strzelać po prostu jednak, co? Bo on do mnie strzela. To ja do niego też. Może to po prostu spadnie do niego w końcu. Tak. Jednak. Czemu Batman lubi po prostu w niego strzelać? Co tarczę miał? Pukłeś, głupi. Dobra, mogę chyba te pingwiny oddać, spokojnie. One by nie wychodziły w nieskończoność, ale... mimo wszystko nie widzę sensu walki z nimi dalszej.
strach na wróble. Ach. To jest Revenant, tak? Śmierdzi. Dobrze. Jak na razie wszystko działa prawidłowo. To Joker się tylko psa, nie? Nie podlec za wysoko, bo będzie problematyczne. Aha, sam zginął, okej. Okay. Sam był na tyle uczyny, że sam przestał być problemem. Ciekawe, co kieruje tymi przestępcami, że chcą pracować dla szaleńców. Jest Joker, znowu. Czyli jest... może się zepchnąć, tak? Schował się za samochodem policyjnym. On ma taki sam strzał jak Archwell, na to nie podbiło do góry. I wyparował. Ha, ha, ha. I to się powinno otworzyć, tak? Pytanie, co to jest? Czy to jest exit już? Mogę wyjść na samochód policyjny nawet. Tutaj też jest trawa, nie? Pod teksturą. Dobrze, Joker jest ewidentnie zbugowany z jakiegoś powodu. Tu jest przycisk. Czy uda mi się go wcisnąć? Tak. Loading. Bane. Czyżby to był dom Batmana? Odkryłem jedyny sekret na tej mapie. Batman 30, zapiszemy sobie. I teraz tak, dostałem broń, to jest 7. I to jest taka broń... Co powiedział? Is that your best? I teraz to jest taki patent, że generalnie muszę z tym Bane'em wygrać za pomocą tej pięści. Nie można mi innej broni używać, bo jak zmienię na broń, to po prostu no pojawi się taki obrazek i nie mogę zmienić broni już na żadną inną, nie? I to jest specjalnie tak zrobione. Także bierzemy tą broń do ręki. To jest, teoretycznie to jest BFG, ale tak naprawdę to jest pięść. Co mi się fly włączyło z jakiegoś dziwnego powodu? I jesteśmy w jaskini Batmana. Zniszczył nam. You are nothing, powiedział. Ciekawe, czy mocno bije. Dam się... Okej. Okay. Godny boss. Tylko czemu Batman honorowo musi walczyć z tymi pięściami? Może ktoś, kto lepiej zna tą całą historię Batmana, będzie wiedział. You are pathetic, teraz powiedział. Patetyczny stworze, zniszczę cię w mgnieniu oka. Może najlepiej z nim pójść na wymianę pójść, co? Chyba nie jest lepszy, a jednak. Okej, niech się to napisze, ja to zaraz będę czytał. Gdy oddajesz ostateczny cios swojemu przeciwnikowi... Gdy oddajesz ostateczny cios swojemu przeciwnikowi, twoje ciało zużywa ostatnią część energii, która ci pozostała. Bane przeprowadził drzwi śmierci do twojego własnego domu. Ale nawet... z siłą, czy tam z mocą Venom, jadu nie był w stanie cię pokonać. Nawet z mocą jadu nie był cię w stanie cię pokonać. Jesteś zwycięzcą, tak. Pokonałeś ostatniego i najsilniejszego ze swoich wrogów. Przyniosłeś pokój Gotham. Krucjata jest zakończona, ale nie na zawsze. W końcu sygnał nietoperza znowu zabłyśnie jasno na niebach, na chmurach miasta. I Batman powróci z ciemności ponownie.
The Dark Knight Rises, tak? No i teraz mamy klasyczne przedstawienie wrogów, nie? Jeszcze włączę tę muzykę. Zombieman, tak? Teraz można sobie zobaczyć, z których wrogów oni zostali zrobieni, nie? Demon. Hell Knight to jest, świetnie. A to jest Baron. O, tak jest. To jest Arachnodron? I się gra skraszowała. Dobrze. Kolejny Bubble, tak? Nieistotne. Do następnej serii, która mam nadzieję nie będzie już miała tyle glitchy co Batman Doom. Także to był Batman Doom, modyfikacja do Dooma. Z bardzo, bardzo dawnych lat i bardzo dobrze zrobiona przy okazji. Ja uważam, że to jest dobry VAT. Ogólnie rzecz biorąc. Nie ma tu żadnych rzeczy, które by były jakoś wybitnie skopane. Nie ma tu jakichś rzeczy, które by były irytujące. Jest to... Dobrze to wygląda, tak? Jest to na poziomie wystarczająco dobrym. Może nie na takim wystarczająco dobrym, co dzisiaj są w stanie ludzie zrobić, oczywiście, ale powiedzmy, że wygląda to na pewno zdecydowanie lepiej niż Doom. Powiedzmy, że to jest taki poziom Duke Nukem 3D trochę, nie? Co jeszcze można powiedzieć by tutaj o Batman Doomie? No na pewno te wszystkie, ci wszyscy przeciwnicy są fajnie zrobieni, nie? Że to jest wszystko tak popodmieniane. Trochę to takie jest komiksowe, trochę nie jest komiksowe, taki trochę... No w pół to tak trochę wyszło, ale to w sumie dobrze, nie? Wygląda to, wszystko jest takie, wygląda to spójnie, nie? Także to jest najważniejsze. No, Batman jest niebieski oczywiście. Może taki ma być. Muzyka spoko. Tak, pasuje do Batmana. Nie wiem, czy oni sami ją komponowali, chyba tak. No i no, trzeba po prostu dawać, bo kurde... To jest znaczne osiągnięcie jednak, nie? Zrobić taką modyfikację. Co prawda robili to w 3 osoby i z takimi planami, że w końcu założyli tą firmę, która robiła później gry komputerowe, nieoficjalnie, no ale... No w 3 osoby to jest taki już spory team do robienia modyfikacji do Dooma, nie? Bo taką modyfikację da się spokojnie zrobić samemu też, nie? Z tym, że dłużej by to po prostu trwało i niekoniecznie by się chciało cały czas nad tym pracować, a jak jest więcej niż jedna osoba, no to one się nawzajem jakby motywują do dalszej pracy, nie? No. Że do Dooma będziemy jeszcze na pewno wracać, oczywiście. Doom to jest taka gra, która się nigdy nie nudzi. Jest na tyle dużo modyfikacji, że zawsze można znaleźć coś, co warto po prostu przedstawić na kanale też, nie? Bo taki modyfikacji, co warto ogólnie zagrać samemu, no to jest sporo, ale to raczej nie jest takie oryginalnego, świeżego i... Takie nagrywanie zwykłego VAT-a to trochę chyba mi się wydaje, że się mija z celem, aczkolwiek no nie mówię, że nigdy taka sytuacja się też nie wydarzy, nie? Dobrze. To wszystko.